Dzień dobry, jak się macie dzisiaj? Dobrze, już po śniadaniu. Jest moc? Bardzo dobrze, to jest najważniejsze pytanie. Super, jest moc. Słuchajcie, tak jak wczoraj mówiłem, kiedy u nas w drużynie brakuje siły, to sięgamy po? Po puszkę, tak, dokładnie tak. Bo mówimy zawsze, że Red Bull doda ci? I tak jest, chociaż ten napój jest tak w sumie niedobry, niezdrowy, ale tak mówimy. Ale w tym tygodniu, no właśnie, bo czasami brakuje siły w życiu, sięgamy po, nie po puszkę, tylko po, nie, po Biblię. O właśnie, bo słuchajcie, w Biblii znajdziemy wszystko. I są piękne historie o Bogu i o nas. I w Biblii tak naprawdę znajdziemy moc. Czyli tak, abyśmy to dobrze zapamiętali, wymyśliłem takie hasło. Gotowi jesteście? Dobrze. Przepaść, góra i przeszkoda. Pan Bóg zawsze skrzydeł dodaj. Bardzo dobrze. Super, to jeszcze raz. Przepaść, góra i przeszkoda. Pan Bóg zawsze skrzydeł doda. Dobrze, i teraz tak, zaczynamy od was i kończymy u was. Czyli tak, wy zaczynacie, pamiętacie? Przepaść, góra i przeszkoda. Pan Bóg zawsze skrzydeł doda. Ale super, i tak jest, słuchajcie. Dostałem filmik od kolegi, bo kolega jest teraz w Stanach. Jeździ downhill i wysłał mi taki piękny filmik. I chciałem ten filmik obejrzeć razem z wami, ale zanim obejrzymy, chciałem powiedzieć, że bardzo często jest tak, że w drużynie zamontujemy kamerę GoPro, tak? Czy na głowie, czy tu na klatce. Wiecie dlaczego? Bo są super filmiki potem. I zawsze widzimy filmik z perspektywy? Właśnie. Na przykład filmik, który jest nagrywany z perspektywy mojej głowy, czy z klatki, super wygląda, bo my, oglądając na YouTubie, widzimy dokładnie to, co my widzimy, jeździmy. To co, jesteście gotowi? Chcecie obejrzeć filmik? Super! To poglądamy i potem porozmawiamy. No, niestety mam wypadek, ale co zrobił? No, widać. Wstał. I jeździł dalej. Dokładnie tak. Dasze? Dasze. Rower sprawny jest i jeździmy dalej. No, ale
super jazdę, co? Niestety kolega nie wygrał, bo miał wypadek po drodze. No ale można zobaczyć, jak pięknie sobie jeździ na tym rowerze. I słuchajcie, można powiedzieć, że on jest artystą na rowerze. Tak jak słyszałem, że wy jesteście też artystami. Czy to prawda? To prawda, właśnie. Będąc na Fiszarcie, będąc na obozie, każdy z was jest artystą. Tak jak kolega mój, tak jak ja jestem. Jak siadam na rowerze i jadę sobie, każdy może być artystą. Ale słuchajcie, tak jak ta kamera pokazuje wszystko z jego perspektywy, czytamy w Biblii też historię. I te historie są napisane w taki sposób, że każdy z nas, czytając, może się nauczyć od kogoś tam. Tak jakby dzisiaj będziemy czytać o kobiecie, tak jakby one założyły na głowie GoPro czy na kratce. I my, czytając historię o niej i o Jezusie, widzimy dokładnie, w jakiej była ona sytuacji. To jest niesamowite. Słuchajcie, mówimy w drużynie, nie wiem, co wy o tym myślicie, mówimy w drużynie, że pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy krok. Czy myślicie, że to jest prawda? No tak, pomyślcie sobie. Ja na przykład, jak wyskoczyłem z samolotu po raz pierwszy, stojąc w tym samolocie, no miałem strach przed tym pierwszym krokiem. Bo to jest ogromny krok, wielki. Czy to nie jest tak w życiu, że czasami ten pierwszy krok to jest najtrudniejszy? Czy to tak nie jest, jak wsiadamy na rowerze, nie umiemy jeździć? To jest trudno, bo to jest ten pierwszy krok. Ale człowiek musi w końcu co? Nauczyć się, inaczej się nie da. I w życiu to jest trochę tak samo. Na przykład wrócimy zaraz do szkoły i zawsze dla mnie, jak byłem w waszym wieku, no trochę się bałam, bo to nowy rok, nowy znajomi, nie wiem, czy dam radę z tą matmą. No jest strach przed tym pierwszym krokiem. Czy tak nie jest? U nas w drużynie tak mówimy. Pierwszy krok to jest bardzo często najtrudniejszy. I będziemy czytać dzisiaj o kimś, o kobiecie, który też podjęło najtrudniejszy pierwszy krok w stronę Jezusa. Chociaż bardzo się bała. Mówiła sobie, dobrze, dam radę. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. W tym tygodniu będziemy rozmawiać o tej mocy, tak? Słuchajcie, są dwa słowa. Wy jesteście duży już. Musicie o tym wiedzieć. W Nowym Testamencie znajdziemy dwa słowa, które określają co? Słowo moc. Czytamy, zobaczcie. Jedno słowo to jest dunamis, po grecku napisane. Drugie słowo to jest energeo. Pierwsze słowo dunamis to jest tak jak dynamit, czyli TNT. I czasami czytamy o TNT w naszej Biblii. Czy widzieliście o tym? Albo na przykład energeo. Wygląda podobnie do którego słowa? Energylandia? No tak, prawie. Do energii, dokładnie tak. I to słowo oznacza energia. I czytamy o tym, że tak naprawdę prawdziwe energeo czy dunamis pochodzi od Pana Boga. I o tym chcemy się nauczyć, bo każda historia w tym tygodniu, każda historia mówi o tej mocy. I jest w każdym fragmencie jest słowo albo dunamis, albo energeo. Jest piękne, naprawdę. Więc nie sięgamy po puszkę w tym tygodniu, tylko sięgamy po Biblię. Dobrze, tak trzymajmy. Słuchajcie, bo jest tak, bo dostałem dwa zdjęcia jeszcze od kolegi i od koleżanki. Popatrzmy, to jest kolega mój, który właśnie przed chwilą widać, że wyskoczył z czego? Z samolotu, znaczy z helikopteru, tak? Jego pierwszy krok na pewno był odważny. No tak jest, tak? Pierwszy krok mówimy, że zawsze najtrudniejszy. On musiał mieć trochę wiary. Czy to nie jest prawda?
wiarę w siebie, że dam radę, ale wiarę w... co jeszcze? W sprzęt. No, musiał mieć wiarę, że ten spadochron... No właśnie, rozłoży, utrzyma jego wagę. Inaczej się nie da. I każdy z nas, będąc dzieckiem, wie, co to znaczy wiarę. Każdy z nas, który siada na rowerze, musi mieć wiarę w sprzęt, że rower utrzyma wagę, czy nie rozleci. Albo na przykład dostałem zdjęcie od koleżanki. O, patrz, jak one piękne jeździ na motorze, niesamowite to jest, nie? Jest moc! Nie? Ale słuchajcie, wsiadając na takim motorze, który jest taka siła, ona musi uwierzyć, tak, że dam radę, musi mieć wiarę w siebie, ale też musi mieć wiarę w sprzęt. No tak, no trzeba, inaczej się nie da. Czytamy dzisiaj o pewnej kobiecie. Ona była bardzo chora. Przez 12 lat męczyła z chorobą. Wydała oszczędność na leczenie, ale cały czas była chora. Usłyszała, że Pan Jezus będzie w mieście, tam gdzie ona mieszkała. A wiecie, co zrobiła? Poszła do Jezusa. I w tej historii jest niesamowita lekcja dla każdego z nas. Pomimo tego, że ona się bała, pomimo tego, że nie znała Jezusa, mówiła sobie, dobra, dam radę, wierzę, mogę to zrobić. I czytamy właśnie o niej w taki sposób. A gdy on szedł, tłumy zewsząd na niego napierało, czyli Jezus w tym mieście idzie, wtem pewna kobieta, która przez 12 lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarze wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafi jej uzdrowić, podeszła z tyłu, dotknęła frędzla jego szaty. Czyli tak, tłumy były, a ta kobieta myślała, dobra, mam jedną szansę, muszę go dotknąć. Bo ja słyszałam, że Pan Jezus pochodzi od Boga, że ma moc. Przez 12 lat się męczyłam z tą chorobą. A może Pan Jezus może mi uratować? I podjęła krok w stronę Jezusa. I czytamy dalej. I jej krwotok natychmiast ustał. A potem Jezus powiedział, kto mnie dotknął? Zapytał Jezus. Podczas gdy wszyscy zaprzeczali, Piotr zauważył, mistrzu, tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. No jak to, Jezus? No bo tu jest tłum, jak to? A ty pytasz, kto ci dotknął? No przecież my wszyscy jesteśmy wokół ciebie. Każdy z nas ci dotyka, ale jak to? A Pan Jezus powiedział, gdzie jesteśmy? Podczas gdy wszyscy zaprzeczali, Piotr zauważył, mistrzu, tłumy zewsząd ci otaczają i ściskają. Jezus jednak powiedział, i posłuchajcie, ktoś mnie dotknął, gdyż poczułem, że wyszła ze mnie, jakie to jest słowo? Moc. A wiecie, to słowo moc, to jest to słowo po grecku dunamis. Dokładnie. Pan Jezus wiedział. Kobieta zrozumiała, że jej czyn nie uszedł uwagi. Podeszła zatem z drżeniem, przepadła do Jezusa i publicznie wyznała, dlaczego go dotknęła. Wyznała też, że natychmiast została uleczona. Wtedy Jezus zwrócił się do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Popatrzcie, co Pan Jezus powiedział do niej. Powiedział, córko, twoja wiara ci ocaliła. Ta kobieta, tak jak każdy z nas, będąc dzieckiem, potrzebowała wiary, tak? Zrobiła krok w jego stronę. I Pan Jezus powiedział, bardzo dobrze, że przyszłaś do mnie, bardzo dobrze, bo ja mam moc i mogę ci uzdrawiać. I tak zrobił. I ona odeszła
będąc tak jakby nową osobą, tak? Dziewczyna, która już nie musi się męczyć z chorobą. To jest niesamowita historia, która pokazuje, że pomimo tego, że ona się bała, bo bała się, bo była chora, mówiła, dobra, dam radę, pójdę do Jezusa. O tyle mam wiarę, że zrobię krok w Jego stronę. I bardzo dobrze, bo to jest wiara. Nie wiem, co wy myślicie czasami, ale nawet przyjeżdżając do takiego miejsca jak Zakościele, gdzie wszystko jest pięknie, ja wiem, że może niektórzy z was są pierwszy raz na oborze. Czy jest ktoś, kto jest pierwszy raz na oborze? No dokładnie, daleko od rodziców i czasami myślimy sobie, to jest wielki krok dla mnie, bez rodziców żyć przez cały tydzień? Niemożliwe, ale popatrzcie, jesteście tu. To mi pokazuje, że należysz do mojej drużyny Red Bull. Że macie wiary. Przed szkołą tak samo. Każdy z nas musi zdecydować, czy mamy wiarę, czy nie. I możemy bardzo dużo się nauczyć od tej kobiety, która mówiła, dam radę. Wierzę. Pójdę do Jezusa. Nie wiem, co myślicie o Bogu. Może boicie się czasami rozmawiać o Bogu z rodzicami, z innymi. Tak jak ta kobieta, musicie mieć trochę wiary. I o tym będziemy rozmawiać w tym tygodniu. To jest najważniejsza lekcja dla ciebie dzisiaj. I słuchajcie, produkowałem różne puszki, to są puszki, jak się mówi, limitowane, tak? Taka edycja, która tylko raz się pojawia. Pierwsza puszka wygląda tak. I to jest puszka wiary. To znaczy wiary jest w tej puszce, tak? I popatrzcie, jakie jest logo. Jest ludzie, które, co robi? Wspina się, skacze z góry, tak? Bo człowiek, który skacze w taki sposób, musi mieć wiary, tak jak ta kobieta. Czyli tak, przeczytamy najważniejsze zdanie z tej lekcji. Zobaczymy, jak wygląda. Pan Bóg dodaje nam skrzydła, kiedy podejmujemy krok wiary w Jego stronę. Dobrze, przeczytamy razem. 3, 4. Pan Bóg dodaje nam skrzydła, kiedy podejmujemy krok wiary. I tak jest, i tak trzymajmy. Ja już lecę, jutro będzie kolejna puszka i dodajemy te puszki, a przed wyjazdem do domu będą 4 piękne puszki, które powodują, że każdy z nas może nabierać trochę mocy od Pana Boga. Dobrze? To ja już lecę. Do zobaczenia jutro, dzieci. Pa, pa.